Jasnym, o co mi usło mnie wiedzy. Unia Europejska chyba pierwszy raz w życiu pełnym głosem potępiła wczorajsze zamachy terrorystyczne w Izraelu, w którym zginęło 5 osób. Jednocześnie w gościnnej z natury Szwecji trwa gorączkowa obława na dżihadystów. Dorwali już jakiegoś Araba Mutara Majida, przeszkolonego w Syrii, planującego zamachy w Europie. Szwedzki premier Stefan Löfven przyznał boleściwym tonem: być może byliśmy zbytnio naiwni. Dopowiem zatem otwartym tekstem. Macie nawalone w garach jak rzadko. Szefowa MSZ w Sztokholmie, Margot Wallström, równo tydzień temu w trakcie masakry paryskiej zwaliła wszystko na Izrael i brak postępu w kwestii palestyńskiej.